Dlaczego opcja konserwatywna, dlaczego opcja zachowawcza jest tak słaba? Dlaczego nie podnosi głosu, kiedy trzeba go podnieść? Czy jeden list arcybiskupa Gądeckiego do episkopatu Niemiec wystarczy? O tym i nie tylko w dzisiejszym programie. To jest rozmowa PCH24. Ja nazywam się Tomasz Kolanek. Startujemy. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan profesor Marek Kornat. Kłaniam się, panie profesorze. Dzień dobry. Dobry. Panie profesorze, dlaczego opcja zachowawcza, dlaczego konserwatyści w Kościele są tak słabi? Dlaczego nie podnoszą głosu, kiedy ewidentnie trzeba go podnieść? Dlaczego w najlepszym, a może nie w najlepszym, dlaczego można odnieść wrażenie, że po prostu czekają na to, co się wydarzy, kiedy wierni oczekują od nich, żeby działali? Wie pan, no przede wszystkim wypada mi zacząć od stwierdzenia, które wypowiadałem już publicznie wielokrotnie. Świeccy na własną rękę nie uzdrowią Kościoła. Świeccy mogą na przykład stworzyć interesujące i owocnie służące sprawie media katolickie, ale uzdrowić Kościoła nie mogą, bowiem Kościół realizuje się pod przywództwem hierarchii. Hierarchia zaś jest podzielona. A dystrybucja stanowisk, która jest w rękach stolicy apostolskiej, wywiera określony wpływ na kształt hierarchii. Wywiera zasadniczy wpływ na kształt hierarchii. Decydującym kryterium nominacyjnym jest wierność modernistycznemu kursowi. Powiedział to zresztą Benedykt XVI, mówiąc, że przy każdej kandydaturze na biskupa po soborze rozpatrywane było na naczelnym miejscu kryterium jego koncyliarności. Koncyliarność się liczy. No, chciałoby się zapytać, czy takie rzeczy jak osobista wiara kandydata, zalety intelektualne, żeby mógł coś powiedzieć, niekoniecznie wszystko z kartki. Czy to się też liczyło? Nie wiem. Natomiast koncyliarność, to powiedział Benedykt XVI, że to był wielki błąd, iż tak było. Benedykt XVI oczywiście już nie żyje, nie zapytamy go, żeby to... Nikt go nie może zapytać, żeby to rozszerzył, ale powiedział niezwykle ważną rzecz. Hierarchia więc jest podzielona i obowiązuje kurs modernistyczny, a nadaje mu ton oczywiście główne centrum Kościoła, czyli stolica apostolska, no bo przecież ideologia, która wydała z siebie koncepcję synodu o tak zwanej synodalności, no ta ideologia nie narodziła się inaczej niż w imię tezy o potrzebie zreformowania Kościoła, stworzenia po prostu neokościoła, no niestety tak to wygląda. Stworzenia neokościoła, który w zasadzie milcząco porzuci nauczanie moralne i podejmie teorię, straszliwą teorię pluralizmu religijnego, twierdząc, że rzekomo Bóg chce, żeby było dużo religii. To jest przerażające. Wspomniał pan arcybiskupa Gądeckiego i jego piękny, odważny list do hierarchów niemieckich. Ja mogę na to powiedzieć tak. Ja nie sądzę, żeby był cel, aby episkopat polski czy arcybiskup przewodniczący naszego episkopatu pisał takie kolejne listy, dlatego że to nic nie da. Jeżeli w episkopacie niemieckim co drugi jest heretykiem, co drugi hierarcha jest heretykiem, no to listy tu już nic nie pomogą. Ich trzeba pociągnąć do odpowiedzialności i ukarać, zdejmując ze stanowiska. A to może zrobić tylko papież. Dlatego bez kroków takich, jak powiedziałem, ze strony papieża nic się nie zmieni. Listy można pisać. Wie pan, w Konstytucji Sowieckiej było napisane, że na władzę sowiecką każdy może złożyć skargę. Da? Więc ja tutaj nie domagałbym się następnych kroków. Dobrze było, że byliśmy świadkami takiego listu. No tak, panie profesorze, tylko chyba się pan ze mną zgodzi. Powiedział pan na początku, świeccy... Kościoła nie naprawią, na własną rękę. Ale mimo wszystko wierzą
wie, wielu świeckich wierzy, że, no, że ma taką misję, że musi to zrobić, że musi naprawić Kościół. Jak w związku z tym... Wie pan, co w związku z tym mamy im powiedzieć? Rozróżnijmy tu dwie rzeczy, nie wchodząc specjalnie w jakieś niepotrzebne subtelności. Każdy świecki ma obowiązek wytrwać przy Kościele, przy jego zdrowej wierze, przy jego zdrowej nauce, trzymać się moralności katolickiej, nie odstępować od tej moralności. Nie wolno mu przyjąć tego, co mówi Luter. Kochaj Chrystusa Pana i grzesz ile chcesz, tak powiedział Luter, prawda? Tego nie można oczywiście, tego nie wolno. I na tym, i moim zdaniem tu się rola świeckich kończy. Natomiast kiedy ktoś by powiedział, że świeccy powinni wziąć sprawy w swoje ręce, odsunąć hierarchię i urządzać Kościół, no to jest protestantyzm tylko w drugim wydaniu. I ja się temu sprzeciwiam. Potrzebny jest opór hierarchii. A dlaczego ten opór hierarchii przeciwko złu? Bo to jest zło. Teoria pluralizmu religijnego oraz porzucenie nauki moralnej Kościoła, że na tych dwóch przykładach poprzestanę, to jest zło krystalicznej postaci, zło czyste. Prawda? Otóż dlaczego opór hierarchii jest tak rachityczny przeciwko temu złu? To jest temat na długie rozważania. Sądzę, że panuje tu przynajmniej kilka postaw. Pierwsza postawa jest taka, że ten obecny pontyfikat uda się jakoś przeczekać. Moim zdaniem tego nie mówią hierarchowie, bo im nie wypada, sądzę, także zachowawczy, ale jakby wiele wskazywało, tak myślą. Przeczekanie tego pontyfikatu, no bo wszystko ma swój początek i koniec. Czy to jest słuszna koncepcja? Moim zdaniem nie, ale wielu ludzi tak uważa. Dalej, panuje postawa bardzo szeroko zakorzeniona i rozpowszechniona, a wyraża się ona w obawie przed rozłamem. Nie wolno niczego uczynić, aby dojść do rozłamu w Kościele. Jeżeli pan pozwoli, ja tutaj dopytam. Jak pan myśli, o jaki rozłam chodzi? Przecież, że mamy do czynienia w jakimś stopniu z rozłamem, no chyba trzeba być ślepym, żeby tego nie widzieć, prawda? Wie pan, są dwa rozłamy. Rozłam moralny wewnątrz. No rozłam doktrynalny. I doktrynalny, i rozłam strukturalny. Panuje strach przed rozłamem strukturalnym. No bo każdy, kto nie jest zupełnie człowiekiem albo obłąkanym, albo w ogóle idiotą, musi rozumieć, że nauka moralna wyrażana na przykład we wspaniałych kazaniach arcybiskupa Jędraszewskiego i nauka moralna wyrażana w kaznodziejstwie biskupów heretyków w Niemczech, no to jest jak ogień i woda. No tak to wygląda. No chyba, że ktoś jest, albo powtarzam, idiotą, albo szaleńcem, no to tego nie widzi. No wiadomo. Ale tak to wygląda. Ale dalej to jest jedna struktura, jeden Kościół katolicki. Ci heretycy są dalej w Kościele, formalnie rzecz jasna. Moralnie nie, ale formalnie tak. No i ci zachowawczy, normalni, że się tak wyrażę, przywódcy, też są w Kościele. A więc obawa przed rozłamami, z rozłamem albo rozłamami może raczej należy powiedzieć. Wreszcie obawa przed zagłuszeniem ze strony liberalnej opinii. Proszę zważyć, jakie gromy ciska liberalna opinia publiczna na arcybiskupa na przykład Jędraszewskiego, że jeszcze raz posłużę się jego nazwiskiem. W jaki obrzydliwy sposób tego pasterza się atakuje. Nie ma kandydatów do takiego, nie ma za wielu kandydatów niestety wśród hierarchów do wystawienia głowy na ciosy wrogów. I to jest bardzo ludzkie niestety zjawisko. Nie chcę tego oceniać, bo nikomu to nie jest obce, ale to też jest bardzo istotny motyw hamujący. No i wreszcie myślę, że jest przekonanie, bardzo silne przekonanie o tym, że każdy hierarcha jest związany posłuszeństwem Ojcu Świętemu. Czyli na przykład to, co można by sobie wyobrazić, no bo proszę zważyć, jak pan pamięta doskonale,
Wszyscy wiemy o tak zwanej grupie Sankt Gallen. Mówimy teraz o postępowych kardynałach, którzy jeszcze za czasów pontyfikatu Jana Pawła II, w końcowej fazie tego pontyfikatu, pod przewodnictwem człowieka mającego całkowicie protestanckie, czyli heretyckie poglądy, a był nim arcybiskup metropolita Mediolanu Martini, biblista notabene, z wykształcenia, oni się zbierali w tym Sankt Gallen i prowadzili knowania przeciwko Janowi Pawłowi II. Takie są fakty. Oni tam omawiali w tajemnicy koncepcję dokończenia rewolucji w Kościele. No i teraz ja się pytam, czy nie dałoby się, gdyby hierarchowie w podobny sposób, co do formy, zrobili taki zjazd hierarchów zachowawczych i wydali na przykład deklarację, że nie zaakceptują uchwał synodu, tak zwanej synodalności. Moim zdaniem to byłby bardzo poruszający krok, prowadzący chyba w dobrą stronę. Ale nikt tego nie chce zrobić, bo panuje przekonanie, że byłoby to aktem wypowiedzenia posłuszeństwa Ojcu Świętemu. Zamiast tego, panie profesorze, czyli słyszymy... do czego dochodzimy teraz? Do jakiego bardzo niedobrego, prawda, niedobrego stanu rzeczy. Ci, którzy stworzyli, jak media to nazwały, tak zwaną mafię Sankt Gallen, nie bali się nieposłuszeństwa Ojcu Świętemu. Konserwatyści zaś bardziej związani doktryną posłuszeństwa się boją. No bo nie jest, wie pan, przecież tak, że każdy biskup na świecie ma takie poglądy jak przywódcy kościoła niemieckiego, czyli heretycy. No chyba nie. No przecież jest kardynał Berg, jest kardynał Miller i jeszcze innych hierarchów, zwłaszcza tych emerytowanych, jeszcze by się sporo znalazło. Ale nikt nie daje takiego impulsu, no bo wszyscy się obawiają, że przekroczą pierwsze przykazanie nie tyle naszej wiary, co pierwsze przykazanie co do funkcjonowania Kościoła, czyli przykazanie posłuszeństwa Ojcu Świętemu, które się ślubowało. Obejmując każdy urząd, ślubuje się to posłuszeństwo. Tylko ja się tutaj nie mogę inaczej wysłowić. Mam nadzieję, że ci, co mnie będą słuchać, powinni to zrozumieć, no posłuszeństwo dla samego posłuszeństwa jest drogą donikąd. Taką glosą chciałem ten wątek skończyć. No właśnie, panie profesorze, odnoszę wrażenie, kilkukrotnie poruszaliśmy to w naszych rozmowach, czy to w cyklu do rewolucji francuskiej, do rewolucji w Kościele, czy rozmowach wokół tego, co dzieje się w Kościele, że mamy do czynienia, no co by nie było, z takim trochę fałszywym posłuszeństwem, tak? Co by się nie działo, czego... No masz być wierny papieżowi, masz być wierny Watykanowi, stolicy apostolskiej, wszystko, co stamtąd wychodzi, niezależnie od tego, czy jest zgodne z depozytem wiary, z tradycją, z tym, co głosili papieże, przez 2000 lat, no nie ma, to jest wszystko nieważne. Papież tak mówi, koniec, kropka. Masz się do tego dostosować. Czy to jest fałszywe posłuszeństwo? Tak, jest fałszywe posłuszeństwo. Ja to wielokrotnie mówiłem i nie mówię niczego nowego, tylko potwierdzam, że taki jest mój pogląd. Powie pan, no jeszcze ogromną rolę odgrywa tutaj tak zwane wychowanie posoborowe. Pamiętajmy, że ogromna większość hierarchii to są ludzie już wykształceni po soborze. Z papieżem na czele obecnym. To wychowanie posoborowe jest już wyraźnie podające doktrynę przepojoną ideami liberalnymi. To też ma swoje znaczenie. Ale jeszcze raz chciałem powiedzieć, na pewno nie jest tak, że każdy hierarcha, każdy biskup, każdy kardynał ma takie poglądy jak heretycy stojący na czele episkopatu niemieckiego. Niemniej jednak zgadzam się tutaj z tym, co pan redaktor powiedział na początku. Mamy do czynienia z oporem nieprawdopodobnie słabym. Panie profesorze, bo ważna kwestia. Jeszcze raz chcę podkreślić, opór świeckich to jest coś innego, a opór hierarchii przeciwko przekształceniu Kościoła w nie wiadomo co, no to co innego i trzeba to rozróżnić. Panie profesorze, jeżeli chodzi o synod, o synodalności, no powiem szczerze, nie przypominam sobie, żebym słyszał jakikolwiek głos jakiegokolwiek hierarchy, że no coś tutaj jest nie tak. Zazwyczaj słyszę, wszystko idzie w dobrym kierunku, rozmawiamy, no i przede wszystkim słuchamy i towarzyszymy. Z wyjątkiem tej nielicznej grupy, czyli grupa to chyba słowo
niewłaściwe, tej niewielkiej liczby hierarchów zachowawczych, takich jak biskup Strickland, jak kardynał Berg i tak dalej. No to tak, panie profesorze, ale jeżeli chodzi na przykład o polski episkopat, no to no właśnie odnoszę wrażenie, wszystko idzie ok, cały czas słuchamy, cały czas towarzyszymy. No i co jest? Dialog. O tak, no dialog to jest najważniejsze. Jest to taktyka niewątpliwie przeczekania. Taktyka też moim zdaniem motywowana obawami, aby nie doprowadzić do jakiejś izolacji Kościoła polskiego od stolicy apostolskiej. Ja sądzę, że taki motyw też tu wybrzmiewa. No i wie pan, pojawia się jeszcze pytanie takie, no co tu można zrobić? No. Powtarzam, kolejne apele do zbuntowanych przywódców nie będą skuteczne, oni odrzucają wszelkie pouczenia. Jeśli pan pozwoli, ostatnio Paweł Chmielewski na portalu PCH24 opisywał sprawę kardynała Wielkiego, Wielkiego, który no, został spacyfikowany przez innych hierarchów, tak? Jeżeli tak chodzi jest. O niektóre ustalenia drogi synodalnej, właśnie taki... synodu o synodalności. Rzecz porażająca. Jesteś z nami albo przeciwko tak, nam. Takie chyba ultimatum postawiono. Bardzo możliwe, że tak to wygląda i cóż więcej powiedzieć. No zobaczymy, jak będzie to po październiku, bo październik wydaje się datą niezwykle znaczącą, przełomową w związku z zapowiedzią tego zgromadzenia. A my wierni, panie profesorze, pozostaje tylko się modlić. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie trzeba ufać opatrzności. Wie pan, w ogóle można sobie stawiać pytania przez jak bardzo ciemną dolinę prowadzony jest zapewne Kościół w tej chwili przez opatrzność, bo nie wierzę w to, że opatrzność zostawiła go na pastwę losu. Może chodzi o to, aby było tak źle, aby ludzie zobaczyli pewnego dnia jakieś uzdrowieńcze działania opatrzności i jeszcze bardziej przylgnęli do Boga. Może o to chodzić. Historia Kościoła jest pełna straszliwych powikłań, z których wychodził on obronną ręką. To zjawisko, które mamy jednak dzisiaj, nie jest porównywalne z niczym. To, że kiedyś w historii papież Honoriusz wysłał list popierający patriarchę Konstantynopola, który toczył spór z patriarchą Jerozolimy i ortodoksyjny był, czyli prawowierny był patriarcha Jerozolimy, a heretykiem monofizytą był patriarcha Konstantynopola i papież Honoriusz poparł heretyka, to jeszcze o niczym nie świadczy. To jest oczywiście argument dla historyków, że być może dogmat o nieomylności da się zakwestionować. Znamy te sprawy z czasów Soboru Watykańskiego I. Tak właśnie ci, którzy opierali się dogmatowi o nieomylności biskupa rzymskiego, mówili. Tylko, że pan kilkukrotnie podkreślał, ten dogmat miał bronić Kościoła. Tak jest. Przed modernizmem, oczywiście, przed herezją. Oczywiście, że tak. A jest aktualnie wykorzystywany przeciwko Kościołowi. Tak. To, że papież... Liberiusz zgodził się na podpisanie deklaracji, która w zasadzie dopuszczała jakiś kompromis między arianizmem a ortodoksją katolicką, ortodoksją Kościoła, to też o niczym nie świadczy, bo go uwięzili z rozkazu cesarza. To są przykłady nie dające się odnosić do dzisiejszej sytuacji. Dzisiejsza sytuacja jest nadzwyczajna, w tym znaczeniu, że proces degradacji doktryny i degradacji nauczania moralnego się dokonuje bez jakichkolwiek prób przeciwdziałania temu ze strony Stolicy Apostolskiej. Stolica Apostolska nie przeciwdziała w ogóle. W ogóle jakiemukolwiek... W jakikolwiek sposób.
A jeżeli już przeciwdziała, tak jak to swego czasu kongregacja czy też dykasteria nauki wiary zwróciła Niemcom uwagę, żeby nie błogosławiono tak zwanych par jednopłciowych, co zrobili Niemcy? Z tego co kojarzę, chyba ten dokument do kosza wyrzucono, nawet go nie przeczytano. No, dlatego, wie pan, dlatego polityka listów jest drogą donikąd, taktyka listów jest drogą donikąd. Bez ukarania innych nie da się niczego osiągnąć. Tylko panie profesorze, mówi pan o ukaraniu, ja się oczywiście z tym zgadzam. Tylko, że to się nie da tak zrobić, że świeccy ukarają hierarchów. Oczywiście. Tylko to musi iść od Watykanu. Oczywiście, ale że nie ma tej taktyki karania, to możecie szanowni państwo przekonać się o tym w najnowszym filmie PCH24 TV Watykan w cieniu tęczowej gwiazdy, gdzie między innymi pan profesor Marek Kornat opowiada, dlaczego po drugim soborze watykańskim papieże Kościół praktycznie zrezygnowali z ekskomuniki. Panie profesorze, nie mamy tutaj karania. Ja się z panem zgadzam. Jeżeli ktoś ma zostać ukarany, no to raczej ci, którzy wierzą w tradycję łacińską, tradycjonaliści, czy też wsteczniacy, jak nazywa ich papież Franciszek. Ale ja obserwuję inną tendencję. Czegokolwiek nie powiedzieliby tak zwani postępowi hierarchowie, moderniści, czy jak pan mówi, heretycy, zawsze znajdą się ludzie, którzy wytłumaczą, że albo to jest zgodne z nauczaniem Kościoła, albo się przejęzyczyli, albo to były jakieś takie rozmowy, jak my teraz, panie profesorze, prowadzimy. To nie ma żadnego związku z magisterium Kościoła. To była jakaś tutaj luźna wypowiedź, prywatne zdanie. Na pewno kardynał nie wypowiadał się jako kardynał, tylko jako osoba prywatna. Papież nie wypowiadał się jako papież, tylko właśnie osoba prywatna. A następnie zostaną przywiezione dwie wywrotki jakichś papierów, gdzie znajdzie się jakiś przypis na 484 stronie 20 któregoś tomu. I widzicie, wszystko się zgadza. No tak, tak się kombinuje, tak się oszukuje, to jest fakt. Ale widzę, skąd panie profesorze taka determinacja, żeby właśnie udowodnić, przekonać nas, no, że czarne jest białe. Ale teraz jeżeli chodzi właśnie o niektóre, panie profesorze, heretyckie wypowiedzi, bo właśnie jesteśmy przekonywani, że to jest albo zgodne, tak, to co przed chwilą powiedziałem. No wie pan, ja nad tym ubolewam. Podam jeden przykład, żeby nie być gołosłownym, bo nasza rozmowa może teraz wejść w takie stadium, że ktoś może mieć wątpliwości, o czym rozmawiamy. Mianowicie profesor Rocco Buttiglione, którego należy cenić jako filozofa i tak dalej, zresztą za sprzeciw wobec homoseksualizmu, był odsunięty od możliwości objęcia stanowiska komisarza w Brukseli, z nominacji Włoch. Swego czasu oczywiście, dawno temu już. Więc profesor Buttiglione, który jest postacią bardzo poważną, publicznie bronił, o ile mi wiadomo, encykliki, przepraszam, adhortacji Amoris Laetitia, twierdząc, że to jest nauczanie konserwatywne. Czyli w każdym razie zachowawcze i zgodne z tradycją. No i powiem szczerze, to jest droga donikąd. Ubolewam nad tym, bo każdy dobrze wie, że czarne nie jest białe, tak jak pan zresztą powiedział. Co ja mogę powiedzieć na wytłumaczenie takich ludzi? Ja ich w ogóle nie rozumiem. Tym bardziej, że Buttiglione nie jest przymuszony. Jest wolnym człowiekiem, mężem stanu włoskim, wielokrotnie wybieranym do Izby Deputowanych w Rzymie. Nie musi takich rzeczy wygłaszać, a jednak to powiedział, co powiedział. Czyli krótko mówiąc, próbował zaciemnić fakt porzucenia doktryny w kilku miejscach, doktryny moralnej, nauczania moralnego przez ten niesłychany w swym rodzaju skandaliczny dokument. Ja ubolewam, że tak ludzie postępują, bo to się przyczynia do jeszcze większego zamętu w głowach naszych. Nie mówię teraz o tych świeckich, bardziej wyrobionych w zakresie nauki katolickiej, ale zwłaszcza tak o takich osobach, które no, poświęcają tym zagadnieniom mniej czasu albo mają na przykład niekoniecznie dostateczne wykształcenie, aby o tym samodzielnie pomyśleć. Ubolewam nad tym, uważam, że to jest bardzo niedobrze, no, ale cóż możemy zrobić? Jest to droga na pewno donikąd. I dziękuję, że to pan też poruszył, bo w dyskusji jakiejkolwiek, jeśli ona ma być prowadzona ze sensem nad położeniem Kościoła, to zjawisko też trzeba uwzględniać.
Tak, jak najbardziej. Są katolicy zachowawczy, będący ludźmi bardzo często wybitnymi, Buttiglione takim człowiekiem na pewno jest, którzy uważają, że w takich sytuacjach należy za wszelką cenę bronić, no właśnie, nie wiem czego, no w każdym razie próbować tak jakoś przedłożyć wytłumaczenie niesłychanych dokumentów, niesłychanych pomysłów, aby ludzie uwierzyli, że nic się nie stało. Najprawdopodobniej Buttiglione chciał tutaj podeprzeć jakoś autorytet Stolicy Apostolskiej. Rozumiem, mu się wydaje, że to trzeba robić, bo to będzie dobrze dla Kościoła. Tyle. Oczywiście. I z drugiej strony właśnie, panie profesorze, kiedy już konserwatyści zabiorą głos, słynne Dubia w sprawie adhortacja, no, moris laetitia. Oczywiście, bardzo wymowny, no, tylko jak zostali potraktowani. To wie pan, jest jeszcze inny temat, to jest temat już do rządzenia. Ich zby to, panie profesorze, milczeniem albo przeczekaniem, że kiedyś umrą i nie będzie trzeba im odpowiadać. To jest, wie pan, przyczynek do sposobu, ilustrujący sposób rządzenia Kościołem dzisiaj. Jest nie do pomyślenia, żeby do papieża zwrócili się hierarchowie w randze kardynałów, metropolitów, arcybiskupów, tak jak nieżyjący już wspaniały kardynał Caffarra, wspaniały włoski hierarcha, i żeby papież nigdy nie odpowiedział im. Jest niemożliwe, żeby tak było. W czasie II wojny światowej, kiedy była zerwana łączność episkopatu polskiego ze Stolicą Apostolską, potrafił Pius XII dodawać otuchy na przykład arcybiskupowi Zapierze, kierując do niego listy i odpowiadając na jego listy też. Więc mówiąc krótko, jest czymś niesłychanym, żeby tak było, no ale cóż ja mogę powiedzieć, no, to jest, powtarzam, i to ilustruje sposób rządzenia Kościołem dzisiaj i należy zakończyć to łacińską formułką sapienti sat. Ale ja, panie profesorze, zadam jeszcze ostatnie pytanie, ponieważ tak. Ja odnoszę wrażenie, panie profesorze, że właśnie sposób, w jaki są traktowani biskupi katolicy zachowawczy, skończy się, no, wielkim nieszczęściem. Sprawa księdza Pulvermacher, o ile dobrze pamiętam, zostanie powołany jakiś tutaj wewnętrzny, tradycyjny, konserwatywny, jak to będzie nazwane, nie wiem, antypapież czy też papież. No, obawiam się po prostu, panie profesorze, na najgorszego. Nie wiem, ci, którzy... Już teraz, panie profesorze, ile głosów przecież słyszymy, że Bergoglio to nie jest papież. Tak, wiem o tym, że są takie głosy, natomiast wie pan, tu... Wypadałoby otworzyć trochę nowy temat. Ci, którzy deklarują się jako tak zwani sedevacantyści i mówią o niedziałaniu Stolicy Apostolskiej i nieistnieniu prawowitego papieża, tylko o okupacji Kościoła przez wrogów, oni, mówiąc najkrócej, popełniają ten błąd, nawet jeśli są bardzo często gorliwymi katolikami, popełniają ten błąd, że no, stawiają sprawę tak, że nie ma już od niej odwrotu. No bo nie ma mowy o tym, aby wznowić Kościół, jeżeli przyjmiemy, że tak jest, jak oni mówią. To jest niezwykle tragiczna sytuacja. Ja tych ludzi nie potępiam, którzy tak rozumują. Bardzo często mają oni bardzo właściwe poglądy, ale takie postawienie sprawy nie rozwiązuje żadnego problemu. Poza tym są to grupy niezwykle nieliczne, niezwykle skromne w swoich rozmiarach. Ale mocno zwalczane przez Watykan. Ja nawet nie wiem, czy Watykan z nimi walczy. Watykan walczy raczej z tymi, którzy próbują w świątyniach Kościoła posoborowego wznowić mszę trydencką. Natomiast ci, którzy tak deklarują, jak powiedziałem, że Stolicy Apostolskiej nie ma,
Chyba są traktowani per non est, takie mam wrażenie, przez obecne modernistyczne kierownictwo Kościoła. To jest zresztą temat bardzo złożony na długą rozmowę. Tam są różne opcje też doktrynalne. To na te rozmowy, panie profesorze, ja teraz serdecznie zapraszam. Możemy o tym porozmawiać. Też powiem szczerze, moja wiedza o tym nie jest specjalnie jakaś wyjątkowa. No, posiadam jakieś tam rozeznanie w tym zakresie. Mnie się wydaje, że to nie jest... Jeśli by mnie pan pytał o jedno znaczne stwierdzenie, czy tak zwany sedewakantyzm jest drogą do wyjścia z sytuacji, ja uważam, że nie. A czy doczekamy się antypapieża? Musiałoby dojść do wielkiego rozłamu, aby ów antypapież miał za sobą jakąś realną siłę w znaczeniu, no choćby wyrażającą się w liczbie wiernych. A to, że dzisiaj działa na świecie kilku podających się za papieży, szaleńców, o niczym nie świadczy. O niczym to nic nie zmienia. Położenia Kościoła to nie poprawia, ani też, szczerze mówiąc, go nie pogarsza. Kościół otrzymuje coraz mocniejsze ciosy od takich właśnie jak przywódcy niemieckiego episkopatu, którzy ewidentnie już przeszli, zdaje się, na stronę krótko mówiąc, wrogów Kościoła, bo zaoranie nauki moralnej bez wątpienia jest właściwie to katastrofą. Tego inaczej powiedzieć nie można. Słyszał pan z pewnością też o postulacie komunii dla każdego. Nieważne, muzułmanin, hinduista, czy spowiadał się, czy nie. Komunię ma dostać każdy. Tak mówią heretycy niemieccy. No to już nie jest Kościół na pewno. Smutne podsumowanie, panie profesorze. Otworzyliśmy tutaj wiele wątków. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda nam się je kontynuować. Cóż mogę, szanowni państwo, powiedzieć? Módlmy się za Kościół, módlmy się o nawrócenie papieża, módlmy się o nawrócenie hierarchów, módlmy się o nawrócenie nas samych. I zapraszam również do przedpremierowego obejrzenia filmu Watykan w cieniu tęczowej gwiazdy. Jak to zrobić, szanowni państwo, wszystkie informacje znajdziecie w opisie tego filmu. W filmie występuje m.in. pan profesor Marek Kornec, z którym miałem przyjemność właśnie rozmawiać. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za dyskusję. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo.